Słuchacie podcast Luźno przy kawie, pijemy kawę i rozmawiamy o wszystkim. Zapraszają Adam Borodo i Ludwik Chybiński. Cześć Ludwiczku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie w podcaście Luźno przy kawie. Z tej strony Adam Borodo. Ludwik Chybiński, dzień dobry. Słuchajcie, w końcu się udało po <grych> długich mękach. Tak. ja mam, mam nadzieję, Ludwik, że jesteśmy na dobrym profilu. Czy na pewno dobrze kliknąłem? Weź. Trzeba patrzeć po komentarzach. Weź ewentualnie zobacz. Cześć, witamy was. Posłuchajcie, ja muszę sobie wyświetlić okno komentarzy. A ktoś tutaj już rzuca nam komentarze. A tak, są dwie reakcje, więc zakładam, że... Słuchajcie, jesteśmy na dobrym profilu, mam nadzieję. Eee, żeby tak było. Słuchajcie, witamy was w podcaście już na przykawie. Eee, 108. odcinek. Podcast już na przykawie. 28 od, odcinek czwartego sezonu. Ja zakręciłem się zupełnie, Ludwik. Nie, ale to całkiem dobrze. Wiesz, co jest teraz dobre, chciałem ci powiedzieć tylko, tak. że jak mówisz do kamery, to cię widzę, a jak siedzę naprzeciwko ciebie, to cię czasami nie widzę. Tylko mam pewien problem, bo jak ja patrzę w kamerę, to nie widzę ciebie. A no. Bo posłuchajcie, dzisiaj, dzisiaj jesteś nietypowa. Nie wiem, jak zwał tak zwał sytuacja. Bo. Jesteśmy dzisiaj w dwóch różnych miejscach. Ja jestem w naszym manualnie klimatyzowanym studio, a Ludwik jest w domu. Potwierdzam, tak mieszkam. <laughs> tak miało być powiedziane. Posłuchajcie, bo Ludwik zaniemógł i stwierdziliśmy, że żeby nie kusić losu bycia, żeby się nie rozchorować wspólnie, to stwierdziliśmy, że będziemy jednak na odległość dzisiaj nagrywali. I zaczęlibyśmy wcześniej, posłuchajcie. Dla Was live i oczywiście dla tych, co słuchają, to i tak nie ma znaczenia większego, ale zaczęlibyśmy trochę wcześniej, gdyby to, że naprawdę nakombinowaliśmy się, żeby to wyszło tak, żeby było dla Was super. Gdyby bogowie techniki nam pozwolili na to, żeby jednak ogarnąć to wcześniej. Tak, mogliby to, by było w porządku. Posłuchajcie, dzisiaj. Myślę dobrej treści trochę mamy dla Was, bo mimo, że jesteśmy oddzielnie, to to jest całkiem przyjemnie. A ja bym się najpierw chciał powiedzieć Ludwiczku, że się zaszczypiłem. O, gratulujemy. Przypominającą już, czy jeszcze nie? Nie, właśnie nie przypominającą, na no, przypominającą czekam. I według tego, co mówiło ministerstwo, to przypominającą... Czekaj, muszę chyba zamknąć okno jednak w klimatyzowanym studio. Tarówki jeżdżą. Ale muszę też uważać na, na, na ścianę. Nas, nasze biuro jest na tym, pętli tirów. Tak, ludzie tak, nawracają parkingu. tiry. Nie wiesz co, ja czekam na przypominająco, bo oczywiście niezmiernie wszystkich gorąco zachęcamy jak zawsze i wszędzie do tego, żeby się szczepić. Tak. A, wy, a żeby jakby szczepić się od początku do końca, a Wy posłuchajcie, no czekam, żeby było. Ta trzecia, przypominająca, którą już mogę, bo pół roku minie dokładnie 7 października, listopada, więc kilka dni, więc akurat po święcie wszystkich świętych będzie można pobierać swoje. więc Zachęcamy tych, co byli dwoma dwiema dawkami, to trzecią warto przyjąć. A ja pojechałem się Ludwiczku zaszczepić przeciwko grypie. No, nie elegancko. I widzisz, nie, ty, wiesz, się pojechałeś, bo... ty się pojechałeś zaszczepić, a ja jestem chory. Nie, bo wiesz, po 5G, że tak powiem, stwierdziłem, że chcę jeszcze bardziej to 5G złapać, nie? No. Słuchaj, no wiesz. No niestety, Natalka do nas napisała, że ja tutaj muszę się przygotować do preski, Ja tu patrzę live. Nie no, są jakieś priorytety. Rozumiemy, że nauka. <grym> nauka przede wszystkim, tak. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. <grym> tak bym zrobił, tak bym zrobił od początku do końca. Cześć Natalka, witamy Ciebie, witamy wszystkich, którzy są razem z nami. Dobra, nie ma co, nie ma co przedłużać, tylko musimy płynąć do, 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 do brzegu. Ja bym chciał najpierw, Ludwiczku, robię tutaj sobie time mark. Tak jest? I chciałbym powiedzieć, że Ludwiczku, nawet w sumie się ciebie zapytać, Ludwiczku, jak tam twój clean fit na Facebooku? Chciałbym, żebyś jakby tą super historię opowiedział naszym słuchaczom. Wspaniale. To znaczy, historia jest taka, że. bo to chyba musimy cały background nie? przedstawić, hmm. mniej, mniej więcej. Dokładnie. Mianowicie ja z racji swoich ogólnie antysystemowych tendencji, sporadycznych, wyczytałem. Że był taki pan, który dostał tak zwane cease and desist letter od Facebooka. To jest takie powiedzmy po naszemu wezwanie przedsądowe. A wezwanie przedsądowe było związane z takim faktem, że pan stworzył sobie taką wtyczkę, właściwie rozszerzenie do chroma, które się nazywa Follow Everything. I ideą za tym, idea była taka, żeby za pomocą jednego kliknięcia odfollowować, czyli odobserwować wszystko i wszystkich. Wszystkie strony, wszystkie profile wszystkich ludzi, tak? Ja tylko przerwę jedną rzecz, bo trzeba być istnym kamikazem, żeby to zrobić. Ja często do celów. Znaczy zapytałem się Ludwika, czy jak odfollowował wszystko, zaraz zresztą dokończę tą historię, bo jak wiecie i on wie, <laughs> lubię mu przerywać. To. <laughs> To posłuchajcie, zapytałem się go w pierwszym, pierwszym zdaniu, jak powiedział, że odfallował wszystko. Zapytałem się, a LPK odfallowałaś? <laughs> powiedział, że tak. Po co mi on, jak jestem administratorem? Miał rację. No, dawaj, dalej. No, to się zgadza. Tak. Nie, no, oczywiście, polubiłem z powrotem. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że to rozszerzenie byłoby fantastyczne, gdyby nie to, że jest dosyć skomplikowane, a przede wszystkim ten, to wezwanie przedsądowe było związane z tym, że Facebookowi się to oczywiście nie spodobało, że ten pan stwierdził, że to jest super rozwiązanie, dlatego że jeżeli ktoś nie wie. To spieszymy z wyjaśnieniem, że większość dochodów Facebooka, powiedzmy tych reklamowych, czy też dochodów związanych z waszym zaangażowaniem w przeglądanie Facebooka, pochodzi właśnie z tego newsfeeda, który z założenia jest niekończący się. Natomiast w momencie jak odfollowujecie, odobserwujecie wszystko i wszystkich, to ten feed nie istnieje. To znaczy jest albo informacja, że ym, można poszukać swoich znajomych i zacząć ich obserwować i na przykład zobaczyć ich zdjęcia z wakacji. Albo, że jesteście jakby na bieżąco i że już nic no nie właśnie, trzeba Ale powiedz mi, bo to jeżeli ktoś w ogóle chce, to tak naprawdę Ludwik miał rację, bo sprawa rozchodzi się, posłuchajcie, z tym, że y, to była wtyczka, która została właśnie, tak jak Ludwik powiedział, całkowicie w ogóle zbanowana. Tak, i, Usunięta, no, tak. Został no, zmuszony ten człowiek do usunięcia tego z, ze sklepu. I to generalnie osobiście mi się nie podoba, bo jeżeli mówimy o Marce, która rzekomo wspiera to y, bycie. Fair to bycie super jakby poprawnym, to kreowanie tego podstawowego celu komunikacyjnego, jakim są social media, to tak naprawdę moment, w którym narzucamy komuś wyłączenie tego, myślę, że jest problematyczne, bo a no nie przestaje być klientem. Tak, tak. No bo dalej ma tego Facebooka, tylko go sobie czyści. Nie? Bo jakby taka jest, taka jest właśnie, taka jest właśnie część. A powiedz mhm. mi jedną rzecz, Ludwik, bo to powiedzmy, jeżeli będziecie chcieli tutaj Cię znać, no to podrzucimy Wam, w jaki sposób można to tak naprawdę zrobić, ale mhm. jedna istotna rzecz, która jest z tym związana, to Ty tak to czyścisz, że usuwają Ci się również znajomi, czy znajomi zostają cały nie, czas? wszystko zostaje tak, jak było, łącznie z tym, bo jest też taka różnica, ja jej do końca nie kumam, jest różnica między lajkiem like a followem na stronie bo możesz mieć stronę, zresztą to u nas też widać, dlatego, że chciałem powiedzieć, że my mamy 339 lajków na Facebooku obecnie, mhm. a tylko 330 obserwujących, co oznacza, że 9 osób lubi naszą stronę, ale nas nie obserwuje, bo na przykład nie chce oglądać, nie wiem, twojej twarzy. Nie, nie, to twoja twarz, Ludwik albo mojej twarzy, albo jakiś tam pseudo wpisów, które czasami uskuteczniamy. Więc można zrobić coś takiego, że ten lajk like zostaje, typu na przykład, nie wiem, ty otworzyłbyś studio paznokci i hmm. jak tak. to się często robi, zaprasza się wtedy wszystkich znajomych do tego, żeby polubili twoje studio paznokci. No i na przykład ktoś mówi, dobra, no to w sumie lubię tego Adama, no ale tam zalajkuję mu to studio paznokci, niech mu będzie, natomiast no, gówno mnie obchodzi, co z tymi paznokciami będzie robił i wtedy odobserwujesz i. Jakby, no wiesz, wszyscy no są tak. zadowoleni. Nie? No tak, tak, tak. I tak to działa rzeczywiście, że nic ci się nie usuwa, nie masz żadnej informacji do, że tak powiem, drugiej strony, że wszedłeś w jakąkolwiek aktywność związaną z odobserwowaniem ich aktywności. No i, i wszyscy są zadowoleni. Najbardziej ty, bo nic się nie dzieje na feju. No właśnie. To jest y super. Y y jak, jak ktoś jest e takim ekstremalnym. Wyjadaczem, jakkolwiek brzmiał, albo reprezentuje dość radykalne poglądy Ludwika, to gorąco Was zapraszamy, że tak powiem, do, 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 bo ty korzystałeś gdzieś tam z, z jakiegoś tutorialu, tak? Bo się nagle okazało, że jednak wtyczka nie wyczyściła wszystkiego, musiałeś część sam zrobić, a były też tak zwane powracające lajki. Tak, to znaczy wyczytałem, że to działa w ten sposób, że jeżeli to, bo na Chromie to jednak jest dostępne w dalszym ciągu w sklepie, w tej chwili chyba przewrócili, czy może to po prostu jest jakaś, jakiś bardziej zaufany deweloper, który w tej chwili to oferuje. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I kwestia jest taka, że jeżeli zrobisz to na Chromie, no to na Safari też to będzie działało. Oh, okay, dobra. No bo jakby jest to przypisane nie do przeglądarki, tylko do twojego profilu na Facebooku. Natomiast problem polega na tym, że Facebook ewidentnie ma na tyle mądre algorytmy jakby przeciwdziałające tego typu skryptom, mm -hmm. Że w momencie, że jakby musisz pewne czynności powtórnie robić i musisz powtarzać odlajkowywanie czy odfollow, no wiadomo o co chodzi, <ścoughs> <ś> <ś <manque> <ś> dlatego że z jakiegoś powodu to po prostu wraca I, i, i rzeczywiście no to zajęło mi to łącznie z 20 minut i ogólnie polecam, bo rzeczywiście nic się nie dzieje, teraz planuję to zrobić z Instagramem, ale tam już nie jest tak łatwo. Bo na Instagramie masz, jeżeli kogoś obserwujesz, to go obserwujesz. Jak go możesz go wyciszyć ewentualnie i wiesz, ukryć jakoś postę, ale to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Natomiast polecam, dlatego że wiesz, ja już się bujałem wiele razy z usuwaniem konta, z zostawianiem sobie tylko messengera, z usuwaniem messengera itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I prędzej czy później tak musiałem do tego wracać. Nie? Więc teraz jestem na takim etapie, że zrobiłem unfollow everything i zobaczymy, co się będzie działo. I gorąco polecam do spróbowania. Jeżeli ktoś uważa, że ma za dużo. Rzeczy, które mu się na tym feedzie pojawiają. Też bardzo słusznie powiedziałeś, krytykując niejako te działania, to nie musi być tylko i wyłącznie po to, żeby wszystko odlajkować, tylko to jest super też czynność do tego, żeby sobie usunąć i na nowo przejrzeć, i ewentualnie na nowo zacząć followować rzeczywiście te strony, które Cię interesują. Nie, no tak, jakby to jest podstawowy element. Posłuchajcie, no bo jakby rozmawiamy o tej autonomii pewnej, byciu online, zresztą my też korzystamy z tych, z tych social mediów. No i jeżeli jakiś jest główny cel oprócz zarabiania i przetwarzania tych naszych danych osobowych, no to myślę, że taka możliwość dla tych zdecydowanych jakby niczemu nie grozi. Ja nie pochwalam tego mhm. ruchu, zresztą ostatnio ten Facebook strzela sobie trochę w kolano, o tym kilkakrotnie mówiliśmy. Myślę, że on i tak pozostanie, i tak pozostanie w, tym, w tym miejscu, w którym jest. Dobra. Przejdźmy mhm. do następnego tematu, Ludwiczku. Zrób mi time marka, 11 minuta. Jakbyś był tak uprzejmy. Ludwiczku, na co nasz podcast? A tak naprawdę, na co ty masz wykupiony abonament roczny? Zawsze gdzieś tam około gwiazdki kupujesz roczny abonament? Na y, cyfrę plus. Nie, nie, na Pornhubie. A, no tak. Zapomnę. Na Pornhubie. No przecież mamy tutaj konto na Pornhubie. i Teraz wam wszystkim chcę pokazać. Ludwiczku, ja tobie wrzucę link do tego w, tutaj w interview czat, którym my jesteśmy wspólnie, żebyś sobie na to luknął. A jakby wam ktoś rzutam, nie wiedział, gdzie jesteśmy. Jakby ktoś nie wiedział, jesteśmy gdzie jesteśmy. W chat. Tak, a widzisz, nie zrobiłem ciebie w okienku. Muszę tutaj przeklikać wszystkim, żeby ciebie było widać, bo niestety oj, taki wielki się zrobiłeś teraz. Ja tylko szybko przyklikam. Dzięki, dużo ćwiczę. Bardzo Was przepraszam, Brudwik się Wam wielki zrobił w oknie. Dobra. No. Posłuchajcie. Nie ja wiem, czy. Zobaczcie, bo fajna kreacja wskoczyła, że tak powiem. Xcom jest dość kontrowersyjny. Znaczy, Xcom jest. Xcom zaczynał chyba współpracę w ogóle z, z, z Jakubem Bielem, o którym kilkakrotnie mówiliśmy. Jakub zresztą 3 lata temu robił akcję na Pornhubie. A teraz zobaczcie to, co zrobił Xcom: to zrobił tak naprawdę reklamę na Pornhubie. Podczas feedu z wyświetlanymi filmami erotycznymi pojawia się reklama, w której jest reklama myszki. Reklama Xcom, jak to jest znane prawa zajęta. Myszki dla leworęcznych od 70 zł. No kurde, propsuję no. takie akcje, strasznie mi się podoba. To tak to nawet całkiem ze smakiem muszę przyznać. Ty nie, no to jest bardzo ze smakiem tak naprawdę, bo jakby x tutaj też jest jakby post z Facebooka, w którym x to w jakiś sposób ukazał, pokazał tak, bo to jest ukazanie kreacji, którą zresztą wy też widzicie, no to stop dyskryminacji leworęcznych z dedykacją. Dla nich ruszyliśmy z akcją społeczną w serwisie Pornhub. Według badań Xaviera Dębickiego sporo użytkowników na tej stronie jest leworęcznych. Jeśli nie zgadzacie się z ich dyskryminacją, wpiszcie inicjały Xaviera Dębickiego w komentarzu. I znaczy Natalka tutaj napisała złoto, ma pełną rację. Mam nadzieję, że część z was również się zgadza. Mi się bardzo podobają takie kreacje. Zresztą zejdźmy z tego, z tego, z tego posłuchajcie tematu, tabu, którym w ogóle yy, seks czy jakiekolwiek rozmowy o seksie są złem koniecznym, to jest coś naturalnego, o czym każdy wie i każdy myśli w jakiś tam sposób. Mamy podstawowe rządze, które musimy zaspokajać albo chcemy zaspokajać, jak robimy to. <laughs> Jezus, Ludwik, nie patrzcie tak na mnie. To był, to jest ta część dla, no -dla dorosłych, i, i, że tak powiem. Właśnie ciekawą tutaj sztukę kochania w, w, Ale układasz. ja nie mówię ale o Polsce, masz... tylko Ludwik, no Jezus, Maria. No, I teraz no do tego zainteresujesz. Ale, ale w... niech przyznasz. Przyznasz, Adaś, że um, rzadko zdarza się, żeby jakby w takim otoczeniu zrobić naprawdę coś takiego, co jest nie tylko ciekawe, zajmujące, ale jeszcze do tego podejrzewam skuteczne całkiem. A do tego nie kojarzę się z czymś niesmacznym. Nie, nie, to w ogóle jest, to w ogóle nie wygląda niesmacznie, bo tak naprawdę no, wykorzystany potencjał portalu, którym. No posłuchajcie, zresztą. Yy, co my, myśmy wspominali dwa odcinki temu, jak była awaria Facebook Down, z którego Ludwik się cieszył i tak jak mówiłem, w Górnym Sopocie otwierał szampany i, i wypożyczał megafon, no to, że tak powiem, ruch wzrósł na stronach erotycznych tak naprawdę, a taka kreatywna reklama, gdzie nie wiem, jakie tam się reklamy pojawiają, ale zakładam, że mogą się pojawiać reklamy a, nie z komerek i innych elementów, to tak naprawdę coś... Dzięki czemu możemy jakby podnieść jakość oglądania takich filmów, czyli wejście na stronę X.com i zakupienie konkretnych rzeczy jest, jest miłe. Ja jestem leworęczny. O! Ale używam myszki w prawej ręce, więc to nie do mnie. No to może to skierowano. jest ten czas, żeby zacząć jeździć na dwie myszki. Ludwig, no dobra. już jakby skończmy ten temat, bo to już naprawdę. Ale fajnie wynalazłeś. Bardzo ładne, bardzo ładne. Dobrze, przejdźmy do następnego tematu, bo dzisiaj musimy wystrzelać tematy, bo słuchajcie, jakby korzystamy z programu dla was, w którym mamy ograniczone 80 minut rozmowy, więc macie pewność, że odcinek się dość szybko skończy, jako że robimy go zdalnie. Dobra. też yy, dłużej Kusza... trzeba zapłacić, Dokładnie. A wiadomo, 16 jest. minuta, poproszę. Chciałem... A Jestem ciekawy, nie wiem, czy słyszałeś i nie wiem, czy Wy w ogóle słyszeliście. Yy... Czym można zdenerwować Dziekana? Jakby przejdę do takiego klimatu, wiecie, typowo, e, przejdę do takiego klimatu typowo no, no, studenckiego, tak bym powiedział, jako że rok akademicki jest w pełni. E, zdalnie, niezdalnie, hybrydowo, jak zwał, tak zwał, ale e, czym można zdenerwować dziekana? No, ja mam kilkanaście różnych pomysłów. Nie, powiem tobie, że mam tutaj też wam wrzucam, żebyście sobie zobaczyli. Linki oczywiście na naszej stronie, a tak na dziekana AGH, na stronie studenta. Winne błędy programistyczne popełnione podczas zajęć. I tak naprawdę jakby. <grym> Strona internetowa, bo studenci na, na zajęciach robili w takich stronach Content Management System, czyli coś na zasadzie WordPressa i tak dalej. Przygotowywali, posłuchajcie, strony internetowe i ktoś zapomniał zdjąć tą stronę internetową, tak naprawdę, bo ona została przygotowana i tytuł witryny był taki jak, przepraszam, cytuję: Jebać dziekana, dziekan z robi mi loda. <grymny> Tak powinienem zrobić. Bardzo was przepraszam. Witryna o takim tytule zostały. Zostały kilka, kilka temu, temu opublikowane w sieci w domenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Internetowe doniesienia sugerowały, że to nie, że to nie jest zorganizowana akcja hejtu, ani nie rozgarnięcie studentów, którzy podczas ćwiczeń mieli zaprojektować strony internetowe i najwyraźniej zapomnieli, że ich witryny zostaną zindeksowane przez wyszukiwarkę Google. Jeżeli robicie takie jaja, to w ustawieniach WordPressa m.in. W, w elemencie czytania i pisania jest zapisane taki, taki można odtiknąć, nie prosimy o nieindeksowanie tej strony. Ale tak naprawdę cały, zwróćcie uwagę, tutaj wyświetlam dla tych, co chcą zobaczyć, zresztą źródłem tej wiadomości jest portal internetowy Spidersweb. I tak naprawdę tutaj rzeczniczka mówi, że studenci w ramach zajęć dydaktycznych mieli stworzyć proste strony, korzystając z zasobów serwera przeznaczonego dla studentów. I jeden ze studentów stworzył stronę, która zawierała błędy programistyczne, pozwalające na wyświetlenie dowolnej treści na stronie. Błąd ten został wykorzystany przez użytkowników internetu, którzy spodziewali, e, spowodowali, że na stronie okazało się niecenzuralne treści. Zostało ono zindeksowane przez wyszukiwarki, co spowodowało wyświetlenie strony w wynikach wyszukiwania po wpisaniu wulgarnych e, fraz. Student usunął całą stronę, gdy zauważył problem. Super. Ja... Nie, Trochę no. za późno. Trochę za późno, ale tak naprawdę myślę, że student może nie jest winny, różne rzeczy się dzieją, albo pewny w jakiś sposób nieświadomość, albo może prowadzący nie powiedział, w jaki sposób działa, chociaż wątpię no myślę, że. No. No. No, myślę, że on sobie sam powinien powiedzieć na początku, w jaki sposób nie należy nazywać rzeczy, które potencjalnie mogą trafić do internetu. Nie? Że akurat nazwać pod stronę jebać dziekana, dziekan robi mi loda, to nie, nie jest zbyt dobry pomysł. akurat. No Szczególnie nie, to... ciekawe swoją drogą, jakiego kierunku to byli studenci. Może to na przykład przyszli. Nie, nie wiem, czego uczą na Akademii Górniczo-Hutniczej, bo zaczęły nie tylko górnictwa i hutnictwa. Nie, no myślę, że informatyka również tam jest, nie tak naprawdę, więc mhm. myślę, że stąd. stąd Jak widać, ja mocno stoi. Promu, nie? Mocno stoi tak jest. Więc drodzy studenci, nie denerwujcie dziekana, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten dziekan będzie wam potrzebny. To są złota zasada bycia studentem. Kto jest zresztą w naszym gronie, tych dziesięciu osób, które nas w tej chwili oglądają, no to pff, wiecie, jakby, no. Polecam to taki proti pod LPK, no, nie wkurzajcie dziekana, nie? No to coś o tym możesz powiedzieć, myślę, z racji. Yy, ja też kiedyś wkurzyłem dziekana, jak byłem jeszcze studentem. No i, I dałem i się zapamiętać jeszcze jako student, będąc w Radzie Samorządu Studentów i w kole naukowym, jak byłem na obronie swojej pracy magisterskiej, to jak wchodząc do jeden z dziekanów obecnych i potem dziekan, który już nie był dziekanem, tak, no, bo jego dwie kadencje się skończyły, jak mnie zobaczył, to powiedział, o Jezus, to znowu Ty. Już wiedziałem, że ten egzamin będzie się świetnie zaczynał i może się też świetnie skończyć. Nie skończył się dobrze. W pewnym sensie, w pewnym sensie rozumiem pana dziekana. E, tak? No. no, to dobrze. <laughs> o matko, dzisiaj jest dość tego. Dobrze, Ludwiczku, następny temat poproszę, 20 minuta elegancko. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Moja walka z Honkitem. Oho. Bo chciałem się z wami podzielić. Znaczy, jest wiele rzeczy, których. Znaczy. Dążę tak długo, aż uda mi się naprawić, naprawić pewne problemy. No i jednym z tych problemów było to, słuchajcie, HomeKit to jest rozwiązanie od Apple, o którym wielokrotnie mówiłem, którym twarzą czaszką, a tak naprawdę narządem mowy, które używamy do naszego podcastu, możemy wydawać polecenia na przykład takiej kulce, która stoi, to nie trzeba powiedzieć hej dingus, czy tam hej dziewczyno i wtedy na przykład turn on the lamp albo coś takiego. I miałem pewien problem, bo mówiłem też wielokrotnie w podcaście, że zmieniłem sobie, żeby polepszyć sobie ten zasięg sieci, żeby ta prędkość była taka sama praktycznie w każdym miejscu. Zmieniłem sobie router od UPC, znaczy się on służy mi jako bramka do łączenia się, ale postawiłem sobie routery. Meszowe, takiej sieci, która taką jakby siatkę tworzy trochę, więc nie dość, że szczepienia, siatka meszowa i różne inne rzeczy, to ja już jestem prześwietlony na maksa. Ludwik, nie, nie, nie skrzywiaj się. Tak? Nie, próbuję, próbuję podążać. Nie, I o co no? chodzi? Podążaj, mam nadzieję, że cała reszta również z nami podąża. Z Problem był taki, że jak wchodziło się do tej aplikacji HomeKit, w którą włączało się, wyłączało światła, również, bo można to robić ręcznie. No to jakby cały czas pojawiało się, uaktualniam, brak odpowiedzi i nie mogłem włączyć i włączyć światła. Znaczy, się nie jestem zabezpieczony na tą, to, to, bo wystarczyło nacisnąć przycisk i one się normalnie otworzyły. Ale tu musiałeś podejść, nacisnąć przycisk, a nie wydać polecenia albo wiesz na zegarku, albo na telefonie jak James Bond to zrobić, nie? Mm -hmm. Mi się wydaje stary, że większość tych rzeczy to jest po to, żeby się ludzie czuli właśnie jak James Bond. No ale o to Chodzisz, chodzi, no. rzucasz kurtką i mówisz, <laughs> zabierz kurtkę Zenek, czy tam jak ten twój odkurzacz się nazywa. No tak, Zenek, Zenek. No i jakby posłuchajcie, mm, grzebałem w ustawieniach routera, już nawet do, w koszyku Amazona, żeby wesprzeć pana Łysego, już dodałem router, który chciałem kupić, który jakby wspiera HomeKit. I nie wiem, czy to zdecydowanie pomogło, bo ani razu nie pojawiło mi się, że dom nie odpowiada, akcesoria nie odpowiadają aktualnie. Okazało się, że nie dodałem domyślnego adresu DNS przeszukiwania. Adres DNS to jest domain name server, z którego jakby łączy się router, żeby wyjść z internetem w świat. Tak można powiedzieć. To są ciąg cyferek podzielony kropkami. No, okazało się, że to był błąd laika, bo rzeczywiście miałem automatyczny i dlatego tak dziwnie to przerywało i że ja to dopiero po pół roku odkryłem, to nie wiem dlaczego, wpisałem adres przeszukiwania i wszystko wróciło do normy. Ludwiczku, no taki protip dla tych, więc jak coś wam nie działa, podłączacie router, upewnijcie się, że dns zostały dobrze wpisane. Historia jak z tego, z, z, z życia na gorąco, a potem wszyscy śmialiśmy się w głos. Tak to adres... wygląda, tak, tak. Ja się przyznaję do błędów, technologia mnie przerosła. To już klasa no, w nie? moim świecie. Nie, nie, ja żartuję. To jakby poradziłem sobie z tym. Tak samo, odwiczko, jak dzisiaj poradziliśmy sobie z y, odcinkiem. Y, następna rzecz, posłuchajcie, pamiętacie, wspominałem wam o zarządzaniu czasem, zarządzaniu zadaniami i programów, które można używać i chciałem wszem i wobec powiedzieć, że y, zakończyłem subskrypcję Tuduista i usunąłem go z telefonu. Uuu. I teraz proste, że tu nie wiedzą co ze sobą zrobić. Teraz wszyscy, powie, jak to się zdarzyło w LPK, i teraz wszyscy, których, których namawiałem, yy, zaczynają się wydrapać po głowie, jak to Bordo, jak ty to mogłeś zrobić? Yy, tak, odpowiedź wszyscy. jest pro... Łącznie z tobą, Ludwiczku. Yy, tak, odpowiedź jest ja prosta, zrobię na siebie przybliżenie. Posłuchajcie, yy, no, aplikacja przypomnienia, bo jakby staram się, co też jest uwaga, dzisiaj jest Dzień Cudów, staram się minimalizować trochę liczbę aplikacji w swoim telefonie. Nie. No właśnie, czekałem, Ludwiczku, na Twoją, na twoją, no. e, twoją reakcję. E, 400 do 380. No, 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 tak, plus minus. No, Bardzo ale jakby ładnie. staram się, jakby nie szuk, staram się wykorzystać te aplikacje systemowe, które są, e, już jakby nie zastępować ich, tak? Substytutem, czyli inną aplikacją, która może wykonać to samo, tylko w szerszym pojęciu, czyli wykonać więcej różnych e, zadań. Yy, ale jakby wróciłem do remindersów od Apple'a. Nie wiem, czy używacie albo czy ty kiedykolwiek, Ludwiczku, używałeś remindersów od Apple'a, czy ty się na Tuduista przeniosłeś? Znaczy, wiesz, ja sobie zażartowałem, że sobie muszę to wpisać tutaj, bo ja, ja nie rozumiem. korzystam ani z jednego, ani z drugiego, ale to jest, remindersy to jest to, co ja mam napisane w telefonie, że to jest przypominanie. Przypomnienia. Przypomnienia. Sporadycznie, ale rzadko kiedy działa tak, jakbym, jakbym chciał, żeby nie. Nie, ale właśnie to. wracam, bo naprawdę gorąco Was zachęcam do zainstalowania SA15, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, bo y, naprawdę. Jakby odrabiają trochę lekcje tego, co robią za nich deweloperzy różni, tak? którzy no, jakby sprzedają swoje aplikacje w, w, w Apple Store. Sprawa dotyczy, znaczy, dotyczy, tak naprawdę zastępuje całkowicie to, co miałem w Todoist, Czyli zadania, które są, mam, mogę je grupować po hashtagach, mogę wykonać konkretne polecenia w konkretnym miejscu podczas wysyłania. Jednym niepodważalnym atutem aplikacji reminders, i tego, w jaki sposób one działają w tym najnowszym sofcie, jest taka, że jeżeli pojawi nam się wykonanie zadania, na przykład na podstawie dojechania do konkretnego miejsca, tak jak przejeżdżam obok Lidla, mam coś kupić w Lidlu czy w Rossmanie i wybierę konkretnego Rosmana, obok niego będę przejeżdżał, to automatycznie wyskakuje mi przypomnienie, że no, właśnie mam zrobić tam konkretne zakupy i, i, i kupić konkretne rzeczy. Niestety, jakby ilość obowiązków zobowiązuje, żeby nie zapominać nie wiadomo o wszystkim, a wiesz, że jakby. Dziesięciokilometrowy sznurek i ilość supełków sprawiła, że przy dziewiątym kilometrze nie wiedziałem o co chodzi i co, za, za co był odpowiedzialny ten supełek. Więc stwierdziłem, że jednak powrócę do remindersów. Yy, I tą niepodważalnym elementem, który jakby mówi o tym, że jakby ona jest OK, to to, że ta aplikacja, jeżeli wyświetli Tobie tą notyfikację, tak? to przypomnienie się pojawi i ono będzie na przykład na zablokowanym ekranie, one cały czas tam jest podwieszone do momentu, aż go nie wykonasz, tak, więc one cały czas się świeci. Nie ma czegoś takiego, w niektórych jest, że Ci się pojawiło, potem nagle Ci zniknęło tak naprawdę, jak odblokowałeś ekran, a teraz jak zablokujesz, one dalej jest widoczne. I to jest, nie wiem dokładnie, tam jest jakieś konkretne określenie na to, na to, na to że one są cały czas na, na wierzchu, więc gorąco Wam polecam. Próby przemyślenia jakby pewnych procesów albo tego, co możecie tam zapisać, i możecie zacząć od prostych rzeczy i jakby starać się jakby pogłębiać trochę wykorzystanie tych, tych aplikacji, bo naprawdę mam to podzielone na różne tablice, one są inteligentne, na podstawie miejsca się pojawiają, przypominają powracające, różne rzeczy. Tak, wykonam jedną rzecz, ona automatycznie wskakuje na następny miesiąc, tak, żebym po prostu nie pamiętał o pewnych rzeczach. Tego, że muszę zrobić obrót na koncie, to, że muszę wymienić filtr w filtrze wody, bo już minęło akurat trzy tygodnie od tego momentu. Ludwik, to nie jest takie śmieszne, bo jak nie miałem tego wpisanego, mój drogi, to miałem po prostu tak zielony, zakwitnięty czajnik z, z przelewem wody, że nie pytaj. Niech pierwszy podniesie rękę ten, który tego... No, widzisz, no, no. ale to już nie była zielona, no. bo filtr wymienił. Więc y, 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 przeprosiłem się, zaoszczędziłem, bo to zawsze roczna subskrypcja. Zaoszczędziłem na korzyść remindersów Apple, i póki co mi jest z nimi dobrze. No i wiesz. Cieszę się Twoim szczęściem, no co ci mogę powiedzieć. No dobrze, no. Myślałem, no ważne że... rzeczy to są, żeby mieć swoją ulubioną aplikację, żeby ci przypominała o rzeczach, o których normalnie powinieneś pamiętać, albo ograniczyć e, po prostu nadmiar obowiązków, no ale. Ym... Wiesz, kto by się tym przejmował, nie? Nie, no tak naprawdę chyba nikt by się tym nie przejmował, dlatego też to, też to wrzucam. Dobra, posłuchajcie, chciałem Wam wyświetlić następną rzecz, więc proszę Ludwiczku, e, ja tutaj robię tajemarkę IKEA i zgrupujemy kilka rzeczy z sobą. E, wyświetlam. O... Wyświetlam wam, po, wyświetlam wam, posłuchajcie moi drodzy, tutaj na ekranie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Norbert Cała wrzucił 23 października reklamę Ikei. Jaka planeta taka przyprawa? Od Ikei za 5 zł 100 gramowy słoiczek prażonej cebulki. No, a ja nie wiem o co chodzi. Nie, chodzi mi tylko o to, nie wiem czy. Jadłeś sławetne już teraz za Pinzico, ale kiedyś za złotówkę yy, hot dogi Ikei? Jakie Pinzico? Dwójkę teraz, powiatr... kosztują. Dwójkę kosztują teraz? A Pinzico nie. nie koszt... Dwójkę albo trójkę, bo nie ma takiej opcji, że możesz wziąć sobie samą parową, tylko musisz wziąć dodatkami. <słatki> z czymś? Ty parowo, mordeczko ty moje. Na przykład. Na przykład. Ta wersja dla bardziej. Dla tych, którzy lubią trochę więcej, tak bym powiedział, zakładała. Właśnie, konsumentów? Dokładnie. Zakładała. Świadomych konsumentów, Wiki. Świadomych. Wytrycznie. Zawsze. Zakładała, czy tak świadomych, że niekoniecznie widzimy, jaki jest skład, skład tej prażonej cebulki, ale mhm. można było dochodu do ga, właśnie dostać, czy mieć posypaną prażoną cebulką, która to taka trochę tak. jak chipsy, chrupie się i tak dalej. Znaczy, z zasady, te rzeczy, które są tanie, Coś z zasady fast foodów Co są najlepsze. niestety bardzo dobre. I to jest ten problem, ale też jak spojrzymy sobie, to tam jest cała tablica Mendelejewa niestety, nie? Tak, plus minus. No? Tak to mniej więcej wygląda, zgadza z chemicznego, się. chemicznego prostego podejścia, tak to jest. Więc ja mi się mi ta cebulka zawsze smakowała. Właśnie, jako że smakuje, to wiem, że to jest jakby droga bez, bez wyjścia, ale można by było powiedzieć, jaka planeta taka przyprawa, jaki kraj taki, takie, takie dodatki do jedzenia, ale jeżeli ktoś, by z was, ktoś z Was by chciał, to za 5 zł 100 gramowy słoiczek prażonej cebulki można sobie kupić w Ikei. Ale Adeś, do czego to jest nawiązanie? Że co, że Polska to jest planeta cebulowa? Nie, nie, ja nie wiem, do czego to jest. Ja nie wiem, dlaczego Ika napisała, jaka planeta taka przyprawa. Ja nie zrozumiałem tak naprawdę. Bo może ich chodziło o to, że planeta jest eko zniszczona i tak dalej, i tak dalej, dlatego jest prożona cebulka. Bo było coś takiego. Ja nie wiem teraz o co z tym chodzi, ale to ja się pamiętam, że Małgosi pytałem o to, bo coś było z jakąś djunę, A i A to, to było z tym związane, ale f... nie wiem, ja nie, nie wiem. Co to może, jest, szczerze to może chodzić o film, który teraz jest w kinach. Jaki film? Dune? Chyba właśnie? Dune? I to jest Dune? o planetach? No, Czy o cebulce? Nie A, o planetach, Gosia, to jest taka Gosia, pisze, Gosia pisze, że film. No to jest film to właśnie. Jest, tak. I ja, ja, nie chcę wyjść na ignoranta, bo wiem, że to jest na podstawie książki. I już wyszliśmy, jest... nie bój się. Straszne wyszliśmy, więc już wszyscy się rozłączają. Już przestali, przestali nas wszyscy oglądać i słuchać. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie o co chodzi. Nie no, bo no, może ktoś wie, o co z tym chodzi, z tą cebulką, bo to jest, no mówię ci stary, to jest, jakaś, to jest jakaś grubsza rozkmina, to nie jest tak, że, ten, że to jest tylko pojazd na to, że jest cebulandia i w związku z tym nam się należy prażona cebulka. Bo Duna to jest amerykański film science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve, realizowany mhm. na podstawie powieści Franka Herberta, e, właśnie Duny adaptujący pierwszą połowę, tak, i to jest generalnie... Hm. Szlachetny ród, szlachetny ród artydów, o Jezus Maria, przejdź do filmu, bo szlachetny ród artydów przybywa na diunę, będącą jednym źródłem najcenniejszych substancji we wszechświecie, tak, bo to jest generalnie taki element, tam jest kilka różnych wszechświatów i tak dalej, więc ja nie czytałem książki, zresztą Agnieszki mąż, Jasiu, Zaczytywał się i właśnie mówił, że jak tylko będzie w kinach, to z miłą chęcią się uda, bo to jest y, drugi raz jakby Diona y, wypuszczona w świat, bo była dawno temu też y, adaptacja filmowa na tej podstawie. To może on nam powie, o co chodzi z tą cebulą. No ale pewnie Jaś u nas nie słucha, więc niestety nie jest w stanie nam na ten temat odpowiedzieć. No i nie żałuję, no tak to mógłby zabłysnąć w internecie i to w towarzystwie. towarzystwie. Znaczy możemy do niego zadzwonić? Telefon mamy podłączony, zawsze można zadzwonić. Ja się się go zapytać. Na pewno się było. ucieszy. Tak, ja się na pewno ucieszę. Dobrze. I, co, I to jest, poczekaj, to jest piątka za 100 gramów, to nie ma dramatu, ale wiem, o czym chciałem ci powiedzieć, bo ja widziałem to gdzieś w necie i ludzie mają pretensje poniekąd chyba słuszne o to, że na jaką cholerę do 100 gramów prażonej cebulki dorzuca się taki słoik plastikowy, który później do niczego nie wykorzystasz, bo ta cebula od tego oleju palmowego to będzie tak tłusta, że tam nie schowasz żadnych ciekawych rzeczy, które normalnie trzymałbyś w słoiku. Nie wiem, co ty co prawda, mógłbyś trzymać w słoikach plastikowych, jakieś złączki czy inne kable, no mamy no, słynka. Właśnie mamy w plastikowych rzeczach e, w nasze rzeczy do podcastu. No to w takim razie pojedziesz do i kupisz tę cebulę i z, wtedy się okaże. Nie, ja tylko mówię, bo niektórym po prostu smakuje, mi też naprawdę smakowała, ale nie odważę się jej kupić, chociaż bardzo bym chciał, zapewne zanurzyłbym w tym łyżkę i zjadł to za jednym zamachem, a potem miałbym okrutne bóle brzucha. Będąc bardzo będąc bardzo spokojny. I przejdźmy sobie tym pięknym mostem i kajowym przy którym zostajemy. Przejdźmy sobie do, Klo... do... co najczęściej się zjada w Ikej, jak się do niej przyjeżdża drogi Ludwiczku? Hot dogi. Nie, żartuję. Klopsiki. Eee, no, klopsiki. No. I mówiliśmy I, co z nimi? i mówiliśmy kilkakrotnie na antenie podcastu już na kawie, że nawet jesteś klopsem na okładce, chciałem ci powiedzieć, ja zresztą też. I Grzegorz a, Grzegorz rzeczywiście też. byliśmy klopsami, tak? Bardzo zresztą twórcą tych super. Tak jest, Wacław napisał też do nas, że Wacek napisał do nas, że klopsiki. Dokładnie tak, Wacku. Jak tutaj dobrze nas tutaj podsłuchują wszyscy. Jesteście z nami, to dobrze. Tak, ale a propos tych klopsików, bo jakby. No, znaczy, Fenomen klopsików nie jest mi znany, ja tam czasem je zjadłem, ale żebym tam jakoś super te klopsiki wcinał, to niekoniecznie. Ale, no IKEA zauważyła w jakiś sposób, że i nawet zakupy w czasie covidowym można robić online, tak? No więc w jakiś sposób, może nie pustoszeje restauracja i ikejowska, ale w pewien sposób y na znaczeniu spada ten element, w którym przyjeżdżaliśmy do Ikei kupując szafę, ale też na taki wystawny, niedzielny obiad. Rozumiesz, nie? Nie wrzuci pierwszy no. kamienie ten, który nie, nie, nie jechał na wystawny obiad do IKEA. Ja jeździłem. Taką, no, ale ty, sobie, ale tutaj sobie wiesz, Wkładałem sobie tutaj taką szmatkę z napisem i wiesz, żeby było wszystko ok. Nie tutaj to, to, serniczek, czy jak inne rzeczy. Dobra, nieważne, bo mi ślinka ciekawe. No, no, no. I głowo. Wraz z Ikeą będzie proponowało, wprowadzić jakby wprowadza tak, dostawę klopsiki. A tu klopsy na chatę? Możesz sobie zamówić w ramach testów klopsiki z dowozem, jedzenie do, z dowozem z IKEA. Czyli możesz sobie przez glowo zamówić szamkę no. z IKEA Artur napisał, że go w życiu dużo ominęło i on nigdy nie był. Nie, no, Artur, to jest pisane. Na klopsach postawa. w Ikei. No, no musimy pojechać. Nie, to my musimy, to nadrobimy. Musimy tak, zrobić świąteczny prezent, kartę prezentową do Ikei, którą wykorzystujemy na klopsy w, na klopsy w restauracji. Ale daj mi, dajcie mi skończyć, bo słuchajcie. E, jakby glowo chcę przyciągnąć. No, Ikea trochę chcę przyciągnąć Polaków dalej, no bo jakby już odchodzimy od tego, można już nawet właśnie robić zakupy szafy przez internet z dowozem albo z odbiorem niektórych rzeczy bezpośrednio, nie? Szafę no. wieźli mi tydzień, a klopsiki ile wiozą? W 15 minut powinni Artur dowieść, ale niestety. No Arthur, co że do gajadu. dokładnie, zaraz o czym wiozą. Dobra, bo ja nie skończę tego. Można zakupić sobie jedzenie z Ikei i póki co, w ramach testów, usługa została uruchomiona w Krakowie, Katowicach, Lublinie i w Poznaniu, a w listopadzie... No i jak? To? No nie no, niestety, Trójmiasto odpada, no zobacz, no zobacz Bo się gdzie... obwodnicą nie da no, Nie da się obwodnicą ja jeździć jeździ, albo Słowackiego wiec. zjechać na dół, no, a kiedy będziesz zamawiał klopsiki? Będziesz zamawiał na 16, kiedy do chaty zjeżdżasz, nie? Najbliżej będą mieli wszyscy tam gdzieś przy Słowaka, nie? Albo przy lotnisku. No, no, dobra. Tak. no dobra, ale generalnie będą rozszerzali tą ofertę na wybrane dzielnice Warsaw. Warsaw, the big building, tak naprawdę. Mm -hmm. Jak mówią przedstawiciele IKEA, opcja dostawy to kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności zdrowej, przystępnej cenowo żywności dla wielu ludzi. Wiadomo. Ikea no podkreśla, tak. że ich oferta dań wegetariańskich i roślinnych staje się stale się powiększa i ekologiczne przemiany dopiero się rozkręca. Bo do 2025 roku 50% dań głównych będzie roślinna, a 80% z nich będzie zawierać, nie będzie zawierać czerwonego mięsa. No, spoko. Wiesz, e... oni tu mają teraz inne problemy, to mnie w ogóle dziwi, bo bardzo ładnie zamietli pod dywan kwestię taką, że łańcuchy dostaw im się w ogóle rozjechały i ludzie mają poskładane kuchnie całe po chatach, ale nie muszą czekać tygodniami na front. Ale to tylko, ale to nie tylko niestety ten łańcuch dostaw się wysypał wika, i wiadomo, nie? on się wysypał To no się bez, zgadza. Natomiast wiesz, firma, która była znana zawsze ze skandynawskiej proklienckiej postawy. W obliczu tego kryzysu związanego z łańcuchami dostaw nie podołała, dlatego że ludzie zgłaszali szereg problemów z kontaktem z biurem obsługi klienta, natomiast pozostaje się cieszyć im, że może i frontów nie mają, za to. 80% posiłków, które mogą zjeść w swoim ulubionym sklepie, nie będzie miało czerwonego mięsa. To? I, mo i mogło sobie zawsze zamówić znacznie szybciej, jeżeli miałoby to im uprzyjemnić oczekiwanie na fronty, to mogło sobie zadzwonić do Glovo i Glovo im dowiedzie klopsiki pod chatę. Tak, tutaj jeszcze może nie zaskakujący tekst, ale taki tekst przewodni m.in. jest taki, że dostawy jedzenia do domu najlepiej pokazują, że IKA chce się zmieniać. I pandemia pokazała, że wizyty w ogromnych centrach handlowych przestają być koniecznością. No, shit, no, shit, IKA, no, shit. I wszystko można zamawiać z sieci. No, sami też jakby podnieśli ten element, w którym no, zamówienie. Niestety, jedyny problem był taki, że nie można było na przykład z odbiorem za godzinę zrobić, tak? Tylko trzeba było czekać na następny dzień, żeby w dolnej części parkingu w Ikea Matarnia w Gdańsku. Można było odebrać. Dotyczy ja uważam, to... stary, przepraszam, że Ci wejdę słowo, ale ja uważam, Aha. że tam był jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że jako jeden z niewielu sklepów kasowali Cię za to, że mogli Ci wiesz, A tak, 25 złotych złotych, 24 złotych. 24 złotych. I to takie Dokładnie, pieniądze, tak. wiesz, takie, no całkiem takie cenie. No ale z drugiej strony, no co, będą pracownicy dymali z tym na dół? Ludwik, no. Nie, no, ale słuchaj, Wiesz, Ja rozumiem, że jeżeli na przykład jest kwestia taka, że ktoś musi ci przynieść dwie szafy i wersalkę, nie? no to wiadomo, że tam coś musisz zapłacić. Ale, tak? Ale ja kupowałem stare trzy świeczki, no. dwa stojaki i jakieś tam coś jeszcze innego i to się wszystko mieściło w jednym kartoniku. Zapłaciłem tyle samo, co ty byś zapłacił za swoje dwie wersalki i fronty do kuchni. No tak, nie? tak, tak. to, to, to Trochę rzeczywiście, nie, halo, nie Tak, no to, to rzeczywiście jest dość irytujące. Skończę, to co było dotyczy, i tutaj jakby wszystko można zamówić w sieci, dotyczy, że to nie tylko tradycyjnych produktów meblowych, z których słynie IKA, ale też jedzenia. Po prostu gigant nie chce wypaść z gry. Skoro ktoś do nas przychodzi, bo zamawia produkty w sieci, to niech jeszcze od nas coś zje. Stwierdzili Szwedzi i trudno im odmówić pewnej logiki, ale która stwierdzili. się pojawia. Ale stwierdz Gili, IKEA ma się stać przede wszystkim miejscem inspiracji, nauki, dobrej zabawy i pysznego jedzenia. To jest to, ale, mhm. jak, ale jakby przechodzą wszyscy sami siebie. Inspirująca, posłuchajcie, to jest reklama na Purunchab, o której mówiliśmy na samym początku, a nie tutaj jakieś meble mamy w, w nim kupować, jakby mimochodem od może rozochoceni warsztatami z wyposażenia mieszkań, kręcąc się z nudów i czekając na lekcję jogi, postanowimy zeskanować smartfonem jakiś kod kreskowy. Co? Co Uwaga. to jest? Coś ty e, przeczytał? Nie, ja czytam cytat blogu, no. który częściowo podsumowuje jakby ten, który Aha. podsumowuje ten element. Tak? Ikea okay. ma stać się przede wszystkim miejscem inspiracji, nauki, dobrej zabawy i pysznego jedzenia. Meble mamy w nim kupować, jakby mimochodem od może rozochoceni warsztatami z wyposażenia mieszkań, kręcąc się z nudów i czekając na lekcje jogi, postanowimy zeskanować smartfonem jakiś, jakiś krok kreskowy jeżeli no, chodzi generalnie o ten format dostawy, zakupu jedzenia i tak dalej, jeżeli format się sprawdzi, to kolejne sklepy w Europie mają, być, mają mieć jakby wdrażane te elementy w 2022 roku. Ale to, to co, my jesteśmy w pionierce? Jesteśmy... To są polskie sklepy najpierw? No, ale wiesz, no jeżeli... Tak, tak, tak. A ja mam ciekawostkę dla Ciebie w takim razie jedzeniową. Dobrze, jaki, jaki produkt był testowany przez McDonalda najpierw w Polsce? Jaki produkt? Tak. Nie pojawił yy... się nigdzie wcześniej, tylko najpierw w Polsce się pojawił, był testowany i teraz jest wszędzie, prawda? Yy, yy, kanapka Drwala? Nie. Yy, cheeseburger? Jaki cheeseburger? No, no. Nie wiem, nie wiem. Jakiś shake, nie wiem. Magwrap. McVrap. Magwrapy? W Polsce były testowane? Magwrapy były w Polsce pioniersko i dopiero potem trafiły na cały świat. I Też, zaraz się jeszcze okaże, bo w sumie gadam o tym od 15 lat, bo tak moje życie wygląda. Natomiast nagle się okaże, że wiesz, ktoś jest na przykład fanatykiem McDonald's i powie nie, 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 nie. W Tadżykistanie McWrapy były dwa miesiące wcześniej, no ale tak słyszałem i być może tak jest. No pff, miło, miło, miło. No, ale, a jeszcze chciałem ci powiedzieć, że klopsiki z IKEA można kupić mrożone i zachęcam do tego i polecam, bo a, raz i kupiłem sobie i było no dobre. Tak. I robiłeś? I żurawinka możesz. I też sobie kupić i sobie zrobić na przykład groszek. Chyba też nawet mają z Ludwiczku, no to ty widzę, tu kuliarnie stoisz odgrzewanym żarciem. No jak no stary, no wiesz, ja jestem, jeżeli chodzi o technologię, to mikrofalówkę to jest moje, mój pik. A chciałem tylko, to drodzy słuchacze, jak nas śledzicie, to wiecie, że w weekend robiłem serniczek, wyszedł pyszny. No to dziękuję, że mi dzisiaj przywiozłeś mikrofon w kartonie, a o serniku zapomniałeś. Ludwiczku, bo w biurze czeka klimatyzowanym na ciebie. No. Zjem no, no ja po odcinku, mogę, przykro mi. Dobrze, no, przejdźmy do następnej rzeczy. 42 tak? minuta Ludwiczku i wracam tak? do Squid Game. O! Będzie o ministrze? A to też możemy, tak, o ministrze Czarnku jakby chciał, bo to jakby twoje tematy typowo polityczne i no Mój, mój ulubiony człowiek. Dokładnie, tak. To jest swój, swoja mordeczka, ale zanim o mordeczce... Panu... Może twoja, no. Dlaczego zawsze moja? Dobrze, przejdźmy sobie, posłuchajcie, do tego, co nam donosi, ja wam wyświetlę. Squid Game w marketingu. Marki wykorzystują najpopularniejszy serial w swojej komunikacji. Tutaj donosi nam oczywiście sprawny marketing. Bardzo mi się podoba... Jak duży hype, bo myślę, że część z Was, która nas ogląda i słucha, też oglądaliście Squid Game, o którym też kilkakrotnie wspominałem na samym początku, że oglądam i jest całkiem niezły. Drugi moment, w którym mówiliśmy o tym, że no, w Koreańczycy, jeden provider internetu, że tak powiem, zaskarżył Netflixa i żąda odszkodowania tak, prawda, za to, że no, ten, ta przepustowość łącza została zapchana, bo wszyscy na Netflixie oglądali Squid Game. Ale drugi element jest całkiem fajny, bo marki wykorzystują właśnie Squid Game do komunikacji swojego produktu z, swojego produktu z y, klientami. I mi się bardzo podobają te reklamy, bo mamy na przykład reklamę Heinekena, tak, która ma tak naprawdę gwiazdkę tak, w, górnej części, w górnej części szyjki. Posłuchajcie, i jest oczywiście kółko, trójkąt, gwiazdka i parasolka. Nie? Bardzo mi się podobają te elementy. Jak bardzo fajnie to jest powiedziane. Marka Piwa Heineken nie musiała się zbytnio starać, aby wejść ze swoją reklamą w świat. Squid Game proste logo posłużyło jako jeden z symboli, który mógłby pojawić się w serialu obok sławnego już kółka trójkąta i kwadratu. Charakterystyczna czerwona gwiazdka z hasłem Easy Choice odwołuje się do kształtu, jaki bohater musieli wybrać podczas wyzwania z ciasteczkami, z ciasteczkami Dalgona czyli wycinanie z symbolu, tak, ze, za pomocą igły lub po prostu palcami. To było całkiem fajne. Durex też zrobiło bardzo fajną reklamę, posłuchajcie, bo to też jest reklama, w której jest trójkąt, kółko, w którym jest prezerwatywa i kwadrat, how long can you last, nie? Bardzo fajne to jest napisane, czyli jak długo możesz wytrzymać, nie? I nawiązuje zarówno do tematu seksu, jak i fabuły samego serialu. Bardzo mi się podobają te reklamy Durexa. No, oprócz może tej, o której wspominaliśmy cztery odcinki temu, jak pamiętacie, mówiliśmy o Nowej Zelandii, Australii, tak, o której minęliście. Na promocji szczepień. Że I promocji na tak. marka, Pepsi, marka Pepsi również stworzyła, stworzyła jakby, osadzili się w tym trendzie formatu reklamowego, którym jest niewątpliwie te elementy Squid Game, i tak naprawdę właśnie jest to ciasteczko, jest igła położona, no i trzeba wyciąć logo Pepsi z tego, z tego ciasta. Jest naprawdę bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Kształt pojawia się na gęstej pianie napoju, aby nie było wątpliwości, że chodzi o nawiązanie do Squid Game, nie? I umieszczona dodatkowo jest igła, bo tak naprawdę właśnie te, te to logo do wycięcia i ta igła to jest górna część, jak nalewamy takim haustem, jak nie potrafimy po ściance lać coli, nalewamy takim haustem, czy piwo, czy cokolwiek innego, to rośnie piana. No i to jest ten właśnie charakterystyczny kolor piany, bardzo mi się to podoba. Dominos to jest sieć pizzerii. A tutaj Malezyjska akurat postanowiła wysłać zaproszenia inspirowane tą hitową produkcją Netflixa, czyli pojawia się kółko w kształcie pizzy, trójkąt w kształcie pizzy i kwadrat w kształcie no, pudełka pizzy Domino, tak naprawdę it's all about you. No na tym, na tym takim kartoniku, jak te wizytówki, które były dawane. Ty w ogóle Ludwik, oglądałeś to czy nie? Nie mam pojęcia o czym mówisz, szczerze mówiąc. Nie oglądałeś Squid Game na Netflixie? Nie. A, bo ty nie. teraz oglądasz na szpulówce. Tak, na ostatnio, osta, ostatnio bardzo ładny film widzieliśmy, a to chyba mówiłem nawet o tym. Ale nie, znaczy wiem mniej więcej, że tam jest, że coś jest cięte, dlatego że czytam lokalne portale i widziałem, że właśnie wspomniany przez ciebie pan minister Czarnek powiedział, że. E, że to źle oddziałuje na młodzież, tak? Tak, zaraz no, możemy częściowo do tego dojść, czy... chociaż jak wiecie, Ludwik lubi ruszać te tematy, ja może niekoniecznie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o. tutaj Nie, to bo... tam wywalone w niego, tylko to kwestia też... jest taka, czy to, bo ty to oglądałeś i ty możesz się wypowiedzieć, czy faktycznie to jest na tyle brutalne, że należy jakby Wiesz co? poddawać do dyskusji. Myślę, że bardziej dzieci. brutalne są rzeczy. No, ja jestem wielkim zwolennikiem i lubię filmy z uniwersum Marvela czy DC Comics, chociaż przecież bardziej przemawia za, mnie, za mną Marvel. I moim zdaniem pff, one są bardziej, bardziej yy, krwawe w jakiś tam sposób. Oczywiście no, tam jest ten etos superbohatera i tak dalej. No, tutaj y -y. jakby obnażamy trochę ten y, element XXI wieku wiedzy no, i, i pieniędzy, nie? które rządzą światem i, i tego tajnego kręgu ludzi bogatych, którzy kosztem. Biednych ludzi zadłużonych, często, którzy nie mogą opędzić się od, od, od hazardu, od innych rzeczy, że tak powiem, popadają w długi i próbują te pieniądze wygrać. No, a to, że trafili na, w takie miejsce, gdzie, że tak powiem, no, wręcz się zabijają, no, nawet nie wręcz, tylko na pewno się zabijają, no to to jest drugi element, tak? Ale serial ogólnie, czy jest mocny, no jest okej, okay, no trzyma w napięciu i chce się go oglądać do końca. Nie wiem, myślę, że pan Czarnek jakby odleciał, nie, bo, bo, bo myślę, że jednak, nie wiem, wystarczy spojrzeć na, na, na różne gry komputerowe chociażby. Ja lubię bardzo grać w gry na komputerze, żebyśmy mieli jakby, żeby była sprawa jasna, nie? bardzo lubię grać w gry komputerowe, ale tam myślę trochę więcej, nie wiem, Resident Evil czy cokolwiek innego jest zdecydowanie bardziej popaprana aniżeli Squid Game. No, jak, jak się ze mną zgadzacie, to, to dajcie znać, tak mi się wydaje. Wrócę Dobrze, do tego... ale poczekaj, poczekaj, bo ty mówisz o, o, o ministrze, a tutaj Tutaj mam na przykład e, ostrzeżenie w liście do rodziców i opiekunów e, pani albo pana dyrektor jednej ze szkół podstawowych w Gdańsku. I to ostrzeżenie głosi: W serialu dzieci mogą zobaczyć zmagania zawodników, w których przegrana oznacza śmierć. W mediach społecznościowych już pojawiają się challenge, które zachęcają dzieci do ryzykownych i krzywdzących zachowań siebie i innych. I czy ty, jako oglądacz Squid Game, zgadzasz się z tym, że się pojawiają trendy na Znaczy się nie trendy, wszyscy wiemy dokładnie, jakie są trendy. Tak samo jak trend na TikToku czy Instagramie był taki, że ludzie wsypywali sobie torebkę cynamonu do twa, do buzi. Zastanawiali się, no tak. czy nie zaczną ten. Więc. Y Matko, serial No w dobra, ale rzeczywiście... tam jest. Poczekaj, poczekaj Jadać, bo tam jest jeszcze jeden przypał, tak? Bo w sumie y, oni o tym mówią i to jest temat, który zawsze powraca. Y, serial jest oznaczony jako 16 plus. Zgadza tak? się? Tak mi się wydaje. I no. problem polega na tym, że y, oglądają to dzieci, które ewidentnie nie są 16 plus. I w związku z tym należy to wyłączyć, bo tak się dzieje. No to chyba to jest problem, wiesz, troszeczkę z czymś innym, nie Niż z całym serialem, który. Nie wiem, może rodziców, też nie dotyczą tego, albo tak, no, nie, rodzice nie kontrolują tego, co dzieci oglądają, nie wybierają treści. Nie wiem, stary. Y, 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 odpowiadamy kilkakrotnie w naszym podcaście o tym, że rozsądek jest najistotniejszy, tak? Rozsądek nas zbawi w jakikolwiek tak sposób, więc bądźmy rozsądni. Ja generalnie podoba mi się mocne kino. Dawno nie oglądałem tak dobrego kina, które trzymało w napięciu, tak? Tylko jeden, drugi gówniany serial, który się z czegoś śmieje albo coś tam napędza i y, y, bardzo mi się podobał Squid Game. Y, y, idąc za ciosem obejrzałem sobie następny koreański serial y, y, gdzieś tam w przerwie, który się chyba DP się nazywał o... Y, 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 Spadaj o wydziale wojsku koreańskim, który ściga deserterów. I też obnażał pewne elementy, pokazując, jak duży mobbing jest chociażby w koreańskiej e, armii, i ludzie popełniają samobójstwa albo są skłonni do innych rzeczy. I to też było dosyć krwawe, więc nie wiem. No tak, ale jest ciężko z tego zrobić challenge do TikToku. No pewnie tak, no, ale to jest no, to jest druga kwestia. Ale wracamy do kreatywnego, do kreatywnych elementów, którym jest chociażby, bardzo mi się też to spodobało czyli pod drzwi mieszkańców Ameryki wrzucono wizytówka, która łudząco przypomina wyglądającą tak samo wizytówkę, którą otrzymywali osoby zaproszone do gry, do, właśnie do tej gry Squid Game. I firma Relief Company, która jest, za, z, pomaga zadłużonym Amerykanom uporać się z ich problemami finansowymi. Tak? I jakby wykonała właśnie taką reklamę w samym Nowym Jorku, przekazała tysiąc, dziesięć tysięcy wizytówek w charast, charakterystycznym motywem figur geometrycznych. I e, na odwrocie tej, tej, tej kartki było napisane jest e, łatwiejszy sposób na e, odpisanie długów, tak? Czyli żeby nie grać squid game, tylko tak naprawdę there is a better way to get out of debt, relief, get started at relief.org. Uh, Ok. APP. Bardzo fajne to jest. I jakby poszukajmy tego aspektu edukacyjnego i tej kreatywności, która za tym idzie, a nie od razu szukajmy nie wiadomo jakich, jakich gówien, nie? Za dużo, za długo o tym mówimy, bo wszyscy uciekli ze streamu. <śle> nie żartuję. Ja. W Polskim jeszcze też oczywiście mówimy o Polakach, bo Zalando również zrobiło reklamę. Zalando na podstawie Squid Game'u wybierz swój ulubiony kształt kolczyków, tak i tutaj też było kółko, trójkąt i, i kwadrat. Nie? No i Impost tak naprawdę również zrobił paczkę do odbioru, paczka odebrana, czerwony i zielony przycisk, jakby w nawiązaniu też do elementu Squid Game'a. Bardzo mi się to podoba, jest naprawdę fajne, jest naprawdę bardzo. Nie wiem, pouczające, jeżeli mogę, jakkolwiek tak mówić. Każdy taki element zdecydowanie bardziej mi się podoba, i niech to będzie znak jakości kubka z LPK. No i elegancko. Ładnie to powiedziałem, nie? No, całkiem. Całkiem. Dobrze. No. Przejdźmy, bo mi się ten RTM bardzo podoba. Jest słuszny? Tak, myślę, że tak. Dobrze, Ludwiczku, 53 minuta, 52 minuta. I nie wiem, czy wiesz, ale są takie, jest taka marka kawy Dekofei De To jest. Pierwszy, pierwszy słyszę, no? To jest holenderska marka kawy, która prosi mhm. mężczyzn, aby zapłacili więcej. O 14% okay. za kawę. I to jest, okay. ja wam też to wyświetlę i przytoczę, tutaj donosi nam to marketing przy kawie, zresztą również polecamy wam tą stronę, jeżeli jakby pasjonujecie się tymi elementami marketingowymi, niezależnie, czy to jest CSR, czy cokolwiek innego, między innymi oczywiście. No. W Holandii średnie, średnie, bo tu jakby jest nawiązanie do tego, że mm, cały czas gdzieś tam mężczyźni zarabiają więcej, niż kobiety, nie? i gdzieś ten mhm. element wyrównania tego parytetu, ładniej mówiąc, Powinien się, e, powinien się wyrównać i bardzo mi się zresztą podoba również ta, e, ta, ta akcja. W Holandii średnie mm -hmm. godzinowe zarobki brutto kobiet są o 14% niższe niż mężczyzn i marka Jongens mm -hmm. zdecydowała się więc, że przy zamówieniu jej biodegradowalnych kapsułek kawy, mężczyźni powinni zapłacić o, o tyle więcej, nie? ale oczywiście to jest dobrowolna kwota, nie? którą mężczyźni mogą zapłacić. Wyższa mm -hmm. o 14% cena za kawę dla mężczyzn nie jest obowiązkowa, a jeśli jednak panowie zdecydują się zapłacić więcej, firma przekaże te pieniądze na realizację projektu Fearless. W ramach programu prowadzone są działania wśród dziewcząt w wieku od 9 do 14 lat, które mają budować ich pewność siebie i przełamywać stereotypy. Bardzo mi, się podoba taka, bardzo mi się podoba taka akcja, bo tak jak wiecie i wielokrotnie, dziewczyny również u nas były i to też podnoszę. Natalia, Oliwka, Agnieszka e, kilka razy u nas były, Kinga też z nami rozmawiała. Jakby tutaj ten element docenienia kobiet jest bardzo istotny, i myślę, że no ten czas się tak zmienił, że bez kobiet nie moglibyśmy istnieć. No to pewno. No, bo smucał tylko trochę te komentarze, które, które tam można przeczytać pod tym artykułem. że. No, ale takich rzeczy nie ro robi czytać. się z tego, mhm. niestety, wiesz. Jakiś tam kolejny argument. Yy w wojenkach takich, które zupełnie nie powinny mieć miejsca, po prostu jeżeli Oczywiście. się z tym nie zgadzamy, to nie musimy tego wspierać. Czy to jest wiesz, działanie z premedytacją, żeby zwrócić na siebie uwagę, pewnie też, no bo Marka, powiedzmy, ma niespecjalnie nazwę, która jakoś łatwo zapada w pamięć mhm. i na pewno wiesz, no, znaleźli jakąś taką, jakiś taki sposób na to, żeby o nich mówiono także na przykład w Polsce, jak widać. Mhm. Natomiast no, fajne, znaczy Kumam jakby działania mniejszych takich podmiotów i, i ten ich e, CSR na mniejszą skalę. E, fajnie, że czują się w obowiązku angażować w tego typu inicjatywy. No i jeżeli komuś się to nie podoba, no to jest bardzo prosty sposób. No można jakby nie, no nie wspierać, wspierać tego. No, i oczywiście, tyle. jakby lepiej tak zrobić, że nie wspierać, a nie tam się nadymać. Nie? Więc my w każdym no razie bardzo propsujemy... No ale internet ma tą, social media mają też ten, tą cechę charakterystyczną, w której osoby w jakiś sposób anonimowe, no bo nie muszą koniecznie przedstawiać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, w jakiś sposób mogą nadymać się, ulżyć tak, gdzie, sobie. Dokładnie tak. Wyładować swoją złość na innych osobach i w większości wypadków mogą zrobić krzywdę. Tak, to się zgadza. No, ale małe. <laughs> <wiadomo>, że... Dobrze. <śmiech> 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 Ba bardzo, bardzo. Dobrze, 56 minuta, Ludwiczku, i wpisz sobie Google. Z uh -huh. um, uh -huh. zasady nie chwalimy Google'a, ale za to chciałbym pochwalić, bo jak wiecie, bardzo stoję na Straży Bezpieczeństwa w Internecie. Bezpieczeństwo, 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 bezpieczeństwo. Tak mówiła uh -huh. kiedyś jedna z piosenek na YouTube. Tak jak Krzywa Lafera co to za cholera. I. Posłuchajcie Google, ja to też prześwietlę ze strony We Are Social. Posłuchajcie, Google is turning on two-factor authentication for millions of users. Czyli tak naprawdę, posłuchajcie, okazuje się, że nawiązując do danych z 2018 roku, tylko 10% aktywnych, aktywnych użytkowników w internecie, tych, którzy mają konto na Google, ma ustawioną dwuetapową weryfikację. Też mówiliśmy przy okazji bezpieczeństwa, ja to też na swoich zajęciach pierwszych, na pierwszym roku, w semestrze letnim, między innymi mam poświęcony taki przedmiot bezpieczeństwa w internecie, tego, na co powinniśmy zwracać uwagę i tak dalej, ale też mówię o dwuetapowej weryfikacji i o dziwo, nie wszyscy mają włączoną a potem jest jakiś lament, bo się okazuje, tak jak Ludwik ma na swoim koncie WP, Ludwik z dużej litery albo z małej, bo to nie było powiedziane, i 1, 2, 3, 4, ale nie ma dwuetapowej weryfikacji. Dla tych, co nie wiedzą albo pierwszy się z tym spotykają, dwuetapowa weryfikacja, to jest trochę jak do banku się logujemy na przykład, tak? albo do panelu e-obywatela, gdzie wpisujemy login i hasło i na przykład przychodzi nam dodatkowo SMS, który musimy potwierdzić logowanie. I dokładnie w ten sam sposób dwuetapowa weryfikacja działa chociażby w Google, czyli albo możemy wybrać sobie SMS, który do nas przychodzi, albo poprzez zainstalowaną aplikację na telefonie Google'a, albo taki program do wpisywania jednorazowych kodów, które co 30 sekund się zmieniają. I bardzo mnie to cieszy, że od 1 listopada Google włącza jakby wymaga zmiany i weryfikację poprzez dwuetapową weryfikację. To dobrze. <głos> no <głos> fajnie, no. Nie, to znaczy, i, co, mówię... i, i, nie, I nie będziesz miał wyboru teraz? No czy? Jakbyś chciał mieć jednak jednoetapową? Yy, no, chyba nie będziesz miał wyboru, bo to będzie no. w jakiś sposób przypominane i yy, no. yy, będzie. Yy, będzie jakby automatycznie włączane, tak? Bo Google do końca roku chciałoby automatycznie włożyć dwuetapową weryfikację dla 150 milionów, milionów użytkowników. A ten drugi etap weryfikacji to się odbywa przez telefon, tak jak powiedziałeś, przez SMS-czy a czy tam Zleży. przez telefon? Zależy, tak, 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 tak. tak. No. Ale zazwyczaj będziesz musiał podać swój numer telefonu. No dokładnie tak. Okej. Okay. No. no, no dobra, pytanie, co się z tym dalej stanie. Dokładnie rozumiem twoje, dokładnie rozumiem Twoją, twoją rozterkę. No, typu, to nie? znaczy, wiesz, no, pod kątem bezpieczeństwa rozumiem, natomiast yy, ja sobie uczyniłem taki mały challenge w życiu, że w, tak, tak samo jak Facebookowi swojego numeru telefonu nie zdradziłem, taki nie zdradziłem go w Google i wolałbym, żeby tak zostało, nie? Ale, w sierp... no... Wiesz, no w sierpniu Google jakby skłoniło, czy hmm, skłoniło, to jest ładnie napisane push po angielsku, tak, no, ale mhm. no, skłoniło, można było tak powiedzieć, 2 miliony... Yy, tych użytkowników, którzy tworzą treści wideo na YouTubie do właśnie włączenia na swoich kanałach dwuetapowej weryfikacji. No to właśnie w celu tego może, żeby ktoś w jakiś sposób no, nie przejął władzy nad naszym kontem, bo nagle się okazuje, że mamy tam wszystko i jeżeli no tak, to jest zdobędziemy ten uciec. dostęp, o którym mówiłem i to jest na przykład nasze główne konto e-mailowe, chociażby na Gmailu, to nagle mm -hmm. okazuje się, że możemy sobie zresetować, mając dostęp do tego konta, najpierw zmieniamy sobie konto, a potem się okazuje nagle, że resetujemy wszędzie hasła, bo to właśnie główny e-mail jest podany do wszystkich usług. Nie? I mm -hmm. tak naprawdę tracimy, tracimy władzę nad wszystkim, co się się dzieje. Więc y, warto, że tak powiem, zwrócić na to uwagę, kto tego nie zrobił, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, polecamy naprawdę dwuetapową weryfikację. Ludwik jest zły, zawsze jak coś się dzieje i wylogowuje go ze wszystkich naszych usług podcastowych, to zawsze do mnie pisze, żebym mu podał y, kody z aplikacji y, y, uwierzytelniającej właśnie, bo my tutaj kodów uwierzytelniających używamy, które są u mnie w aplikacji. No, to więc pamiętajcie tak o tym i cieszy mnie to, że y, y, na to wpadło Google właśnie, nie? No, w jakiś tam sposób. Dobrze, Ludwiczku. Czy y, ostatnia rzecz myślę, i teraz jeszcze mm -hmm. tylko pytanie do ciebie. Czy chcemy eco-friendly y, y, folię, czy chcemy, żebym opowiedział o filmie, którym, w serialu, którym też y, jakby zapiera dech w piersiach, y, oglądając go przeze mnie? Nie, to ja wolę, żebyś mi powiedział o folii. Ech, myślałem, że wybierzesz serial. No. no bo ile można tych seriali, co ty jesteś? Bo był taki. W ogóle kiedyś były takie czasy ciekawe, <laughs> jakieś jeszcze ludzie się. czytali prasę że i w ogóle oh, czytali. E, więc dystrybucja informacji była taka, że głównie to, jakby przechodziło wszystko przez tygodniki no i ukazywał się w Polsce taki, nie wiem czy może też miałeś styczność, ukazywał się taki e, tygodnik, tudzież dwutygodnik, który się nazywał Świat Seriali. No było I coś w świecie takiego. Świecie Seriali oczywiście. miałeś podsumowanie ze wszystkich seriali, e, co się wydarzyło w ostatnim odcinku. Tak, I czy Hanka pichała w karton, odeszliśmy. czy czegoś takiego? No to już było, wiesz, to było znacznie przed kartonami, to jeszcze były czasy, wiesz, jak... Tak, ale pamiętam, było plusie, coś takiego, wiek był w świat, w si świat seriali, rzeczywiście, i było też coś takiego, taka, z takiego szarego papieru, taka gazeta, że ją otwierałeś i tam był, to nie był teletydzień, tylko to był jakoś satelita, czy sat, co się nazywało, i tam były na każdej stronie wszystkie praktycznie programy i niemieckie, i inne, i był program telewizyjny cały tam wrzucony. No program telewizyjny stary to się do dzisiaj ukazuje, chciałem ci powiedzieć, nie wiem czy wiesz. Ja nie wiem, ja nie oglądam telewizji linearnej, już kilkakrotnie mówiliśmy nawet, szczęśliwie na początku października odniosłem dekoder cyfry plus, czy NC plus, czy cyfrowego polsatu, obojętnie do tego i jestem wolnym człowiekiem z linearnej telewizji, której tak No oglądam. więc ja dlatego też o telewizji nie chcę słuchać i chcę posłuchać o ekofolii. A ja i tak o tym powiem. Dobrze, Ludwiczku. Ja nie wiem czy nacisnąłem, więc naciskam jeszcze raz 102, poproszę wpisać. Aha. Do 27 października, czyli dzisiaj jak nas słuchamy na żywo, a dla tych co słuchają nas później oczywiście w tej formie audio to informujemy, że od 27 października w sklepach Żabki znika tak to mi się też bardzo podoba, bo to jest fajny element, ale znikają te takie sześciopaki, na przykład puszek, zapakowane w, foliową, w foliowy stretch, nie? taki wiesz, tam zgrzany, że tak powiem. I te puszki będą przyklejone do siebie. Jedyny element foliowy to jest tak naprawdę taka tasiemka, za którą możemy sobie złapać to. tak I Snap Pack to pionierski multipak, który łączy puszki ze sobą za pomocą punktów klejowych. I zastosowanie snap paka redukuje zużycie folii aż o 82% w porównaniu do standardowego multipaka owiniętego folią i tym samym zmniejsza emisję CO2. Pozostaje tylko niezbędna ilość folii tworzącej rączkę, która umożliwia wygodne przenoszenie sześciopaka w dowolne miejsce. No i też jest instrukcja, jak odczepić tą, zerwi rączkę, przedziel rzędy i wykręć puszkę, a potem zrób ps. Mi się to podoba w sklepach Żabka od 27 października do 23 listopada będzie jakby dostępny w tych takich snappakach lub do wyczerpania lub do wyczerpania, wyczerpania zapasów. Tylko pytanie jest, ile oni zużywają tego CO2 na produkcję puszki, nie? No, to jest jedna rzecz. No to akurat recykling chyba metali to, to, to ma się całkiem dobrze, natomiast mogliby na przykład zrobić coś takiego, że zamiast tych folii jakichś tam snapchatów, to zrobić snap coś takiego, że żeby na przykład pakowali to w taką folię, którą można by później przekształcić w taką reklamówkę, którą te wszystkie browary można by było wynieść z plaży. Ale, ale wiesz, no, strategia zrównoważonego rozwoju tak naprawdę mhm. jest jakby tym elementem i tą strategią, która no, jest cechowana przez wszystkie duże korporacje w tej chwili. tak? I no to od nich wychodzi ten element. I myślę, mhm. że wrzucanie tego do głowy będzie budowało to podejście eko. No bo jakby grupa Carlsberg właśnie mówi to o swojej strategii zrównoważonego zwoju, który nazywa Together Towards Zero. Mhm. Uh -huh, uh -huh. no, tak, ta, ta, ta. ale, całkiem, ale całkiem spoko. Informujemy, jeżeli ktoś popija, pijesz piwo? Rzadko. Ja też. Mm. Rzadko, ja ale nie, ku, nie kupuję w sześciopakach z żabki w każdym razie. I, i wątpię, żeby to. Jakby zmiana z folii na snappaka zmieniła moje preferencje zakupowe. Natomiast z całym szacunkiem, ale ja ja tam nie wierzę w to, że to chodzi o to, żeby było everybody, everybody towards zero, tylko bardziej everybody. Everybody dance now ty, ty, Tak, tak? Everybody, kto się waha jakiego browara wybrać, to tutaj macie w snappaku i to jest trochę bardziej przyjazne dla planety, to weźcie jedne siki zamiast innych, no ale. No albo weźcie kraftowe, bo to teraz też jest modne, nie? Kraftowe piwko. No to już, wiesz, jest modne od kilku lat, jest niektórymi się nie da na browara wyjść, bo muszą znaleźć, wiesz. Tak, bo musi być takie konkretne kraftowe piwo, jakie jest, a nie tam żubrzyk. Wschodnia, ipa z nutą, czegoś tam, no wiadomo. Dobrze, minuta, godzina 05, proszę zaznaczyć. I Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, jeżeli już skłoniliście się do zakupu tego Prima Video za 49 zł, to i tak, Ludwiczko, to przemyczam, bo to jest naprawdę bardzo dobre, The Family Man. Na Amazonie. Ludwik się odsunął, go nie widać. Ludwik zakrywa ci mikrofon. Posłuchajcie, hinduski serial. Hinduski. Bardzo fajnie się go ogląda. Pierwszy sezon jest z napisami, drugi sezon już jest z lektorem. Jeżeli ktoś woli bardziej, ale bardzo fajnie się tego słucha. No, o dziwo to jest to prawie że kino Bollywood. No, niekoniecznie kino Bollywood, bo produkowane przez Amazon Studios, ale bardzo fajnie poruszane są autentyczne historie, które były i tak naprawdę chodzi o współpracę służby wywiadowczej Indii nad, nad próbą zatrzymania, że tak powiem osoby, które próbują, że tak powiem, no, źle wpłynąć na, na naród, mówię tutaj o państwie islamskim. Bardzo fajne to jest, bardzo fajnie się to ogląda i trzyma w napięciu i naprawdę chce się pochłaniać. Więc jeżeli chcielibyście sobie weekend obejrzeć, to polecam. Ludwik, ale hinduski w kino, naprawdę nie spodziewałem się, że takie fajne. Minutę mi tylko to zajęło. No bardzo ładnie. no, no dobrze. Minuta 07, Ludwiczku, proszę wpisać, że już kończymy i przechodzimy do stałego punktu naszego... naszego... A ja jeszcze chciałem powiedzieć, proszę. bo obiecałem, dobra, jedną rzecz. No. Chciałem pozdrowić panią Alicję i jej syna Dawida, który zresztą, syn Dawid, nas słucha i jest jedną w ogóle z niewielu osób, którą znam, która ściąga odcinki, żeby mieć je zapisane na telefonie, potem odsłuchuje w samochodzie i poprosi, żebym pozdrowił mamę na antenie, to korzystam z tej okazji, że jest właśnie okoliczność. Pozdrawiam. Ty też pozdrawiasz, chociaż ja chcę nie znasz ani Dawida, ani Pani Alicji, ale na pewno cieszysz się, że mamy że tak powiem tak zróżnicowane grono słuchaczy którzy słuchają nas wszędzie a Dawida serdecznie zapraszam do tego żeby jednak z Warszawy czy z Warszawy powrócił z powrotem do Trójmiasta Pani Alicjo jeżeli pani nas również słucha to gorąco pozdrawiamy Dawidzie cieszymy się że jesteś w naszym gronie i Dawidzie odezwij się do nas podaj kod do paczkomatu dostaniesz od nas Torbę LPK, żebyś mógł również ściągnąć odcinki do torby jakkolwiek to dobre to Dobrze, I tym, miłym, i tym miłym elementem, Dawid, e, Dawidzie, pozdrawiamy Cię i Pani Alicjo również gorąco pozdrawiamy. I uwaga, taki koncert życzeń się zrobił trochę jak w Trójeczce. O, dobrze. O, o, oglądalność była, znaczy słuchalność była Dobra większa. Lepsza. Dobra, puszczamy. No dalej. Potrzebujemy Cię w naszej słońce. Ja nie wiem, ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię. Posłuchajcie. No, Jest dłuższy nawet, nie? Ale w, z, z, jej by nas zakopi. A, faktycznie. Z YouTube'a, dlatego jest takie krótkie, ale jakby Skatman dalej dla Was zostaje w ten. Zresztą Skatman z 45, więc kto nie słuchał, to Skatman Joe polecamy. Yy, on był chyba niewidomy, nie? Skatman, Skatman John? Skatman yy, możliwe, Sketman Skatman chyba był niewidomy, ale bardzo mi się podobało to jego bardzo szybkie mówienie. No bo, no bo, no bo wiesz skąd jego ksywka się wzięła, nie? Nie. Skat to jest rodzaj śpiewu, kojarzonego najczęściej z jazzem, taki dźwiękonaśladowczy, okay, dlatego on był Scatman John, dlatego że śpiewał scatem, tylko że do tego był Eurodance, a wiadomo, że to były lata 90., dresy były śliskie, dresy były kolorowe. I muzyka była szybsza, i życie było ciekawsze. A teraz ortalion, niestety, i nie było technologii, co dla Ludwiczka jest najważniejsze. <głos》Mniej <głos》? kamer na ulicach, wiadomo. Mniej kamer na ulicach, wszystkiego. No i ortaliony, które teraz są źle kojarzone. Yy, my bardzo no, Wam. Nie dres czynicie dresiarzem, pamiętaj, Adaś. No nie, zgadza się, bo ja też często lubię chodzić w dresach, tak jak pewnie większość z nas. Dzisiaj też mam dresy na sobie, tylko u góry taka ładna koszula, żebym dobrze wyglądał. Żonobijkę. Tak, no, owegośce Ale żonobijkę też mam pod spodem, żeby nie było, nie? No wiadomo. No Musi być. No wiadomo słuchajcie, jest. tym dziwnym akcentem, bo już naprawdę robi się strasznie źle, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za ten 108 odcinek. Zbliżamy się do piątego sezonu, który nic nie zmieni. że żartuję. Zawsze coś zmienia. Nasze głosy. Dziękujemy, że byliście z nami. Cieszymy się, że jesteście z nami. Oczywiście ten zachęcający skedment z przodu i potrzebę Was w naszym składzie jest oczywistym, ponieważ jak możecie, pomóżcie nam dobić do 300 obserwujących na Instagramie. Yy, subuj... Adesiowi bardzo na tym zależy, jakby ktoś w to wątpił. Tylko nie kupujcie nam fake kont, tylko jakby autentyczne osoby, żeby mm. nas obserwowały na Instagramie. My tam Czekasz za dużo złych rzeczy nie wrzucamy, ale jak już coś jest, to jest super kreatywne. Nie, żartuję. No więc no, kreatywnego no. nie ma. Yy, I oczywiście zachęcamy was, jeżeli chcecie obejrzeć to niezmiernie na Facebooku, możecie to zrobić na naszym fanpage'u, albo na YouTubie, na naszym kanale. Wszystkie rzeczy, również yy, ten odcinek wideo. Przedpremierowo jest na Facebooku, ale oficjalnie na YouTube jest zawsze w piątek o godzinie 7 rano. Tacy jesteśmy oficjalni. Tacy jesteśmy oficjalni. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Technologia nas nie przerosła w dniu dzisiejszym. Ludwik do nas dołączył. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już w normalnym składzie, a ja będę też Was też mówię. prosił przez ten tydzień, żebyście trzymali kciuki, bo w piątek o 9 rano stoję przed, przed, przed komisją i będę już oficjalnie bronił swoją rozprawę doktorską, więc Ludwik będzie musiał do mnie mówić per panie doktorze na następnych <laughs> może, się dorzucę, może się dorzucę do pieczątki co, co najwyżej. A dobrze, niech tak będzie. No i tym, i tym, i tym sposobem bardzo Wam serdecznie dziękujemy za tę za godzinę i 10 minut. Pamiętajcie, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i szczepcie się, jeżeli macie możliwość trzecią dawką, bo wyjdźmy z tego syfu. Yy, bardzo Wam dziękuję. Łączmy się ze sobą. Łączmy się ze sobą. Tak jest 5G. Trzymajcie się i do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o siódmej rano. Trzymajcie się. Cześć. Pach. Pa. Słuchaliście LPK Podcast? Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o siódmej rano. Nie, Ludwiczku, jeszcze nie kończymy. Jeszcze posłuchajcie, jedna rzecz. Bardzo istotna w kawawbiurze.pl z kodem LPK 2021. Macie pyszną kawę od kawy w biurze.pl. Gorąco Was zapraszamy do kawy w biurze.pl. Kawa tak, na biorę. Dziękujemy Wam jeszcze raz gorąco. Trzymajcie się. Cześć pa. Dobra, już teraz wyłączam Pa zobaczenia. A wyłączę tutaj też Was Pa.